Cześć. Dziś dwa słowa o funkcjonalności radia Alpine 690D. To bardzo proste radio z Android Auto i CarPlay, ale cieszy się u nas dość dużym powodzeniem, więc postanowiliśmy pokazać jego opcje, przejść się trochę po menu. Przy okazji, jeśli z naszego asortymentu macie jakieś radio, o którym chcecie, żebyśmy zrobili podobny film, to dajcie znać w komentarzach. A tymczasem przenosimy się do firmy. Teraz mały unboxing. On nam sporo powie o możliwościach tego radia. Przewody RCA, czyli przede wszystkim kamera cofania, kamera przednia, wejście AUX, subwoofer, wyjście na głośniki przód i tył. Tu mamy wejście wideo, wyjście wideo, na przykład na zewnętrzny monitor. Niestety radio nie jest dwustrefowe, czyli nie można mieć jednej treści na radiu, a drugiej na monitorze czy ekranie zewnętrznym. USB do wyprowadzenia na pendrive'a i telefon, zewnętrzny mikrofon i taki tajemniczy przewód pod dodatkowy moduł, który pozwoli wyświetlić na przykład fabryczne czujniki parkowania, szczególnie w autach grupy WAG. A tu wiązka przewodów zasilania i głośnikowych. Jest i instrukcja, której i tak nikt nie czyta, ale tu znajduje się cały schemat podłączeń tego radia. Teraz samo radio, 7-calowy ekran, oczywiście dotykowy, niestety brak fizycznych przycisków, no taka jest niestety moda. Warto zauważyć, że radio jest też ultra cienkie, to jest tylko 6 cm, co powinno ucieszyć wszystkich instalatorów, po prostu łatwiej takie radio zamontować w samochodzie. Mały rozmiar to jedno, ale trzeba też uważać, bo radio się nagrzewa. Nie są to jakieś wysokie temperatury, ale to radio jest wyczuwalnie cieplejsze od innych jednostek tego typu. Zresztą instrukcja też zwraca na to uwagę. Do tych plecków radia można dokleić też dedykowany wzmacniacz, na przykład czterokanałowy, i mieć wtedy już pełny rozmiar radia. Teraz przyjrzyjmy się tym pleckom. Antena FM, złącze do dodatkowej anteny do DAB-a, USB, złącze do tego modułu kanowskiego, złącza RCA, mikrofon, sterowanie z kierownicy, zasilanie i głośniki, wideo wejściowe, wyjściowe i najciekawsze, czyli wejściowe HDMI. Czyli można tutaj podłączyć właściwie wszystko, co ma wyjście HDMI, na przykład Mi Boxa, i mieć na tym radiu Android TV. Teraz podłączamy radio i pamiętajcie, żeby przewód podpisany jako parking brake podłączyć od razu do masy, czyli na przykład do jakiegoś czarnego przewodu z kostki. To nam odblokuje kilka opcji, odblokuje ustawienia i pozwoli oglądać filmy w czasie jazdy, co zaraz zobaczymy. Radio wstaje dość szybko, to jest kilka sekund. Ekran, jak już mówiliśmy, jest dotykowy i bardzo responsywny. Na dole jest skrót do podstawowych opcji. Teraz menu główne. Kiedy pierwszy raz odpaliłem to radio, byłem zawiedziony. Zupełnie nie podoba mi się taki interfejs, no bo po co na przykład są ikony Android Auto i CarPlay, skoro większość osób ma tylko jeden typ telefonu. Tak samo z kamerą cofania, która odpala się przecież automatycznie po wrzuceniu wstecznego, a niefabryczna kamera przednia jest bardzo rzadko spotykana. Na szczęście to menu można zmieniać. Na przykład korzystam tylko z CarPlaya, więc wyrzucam ikonkę Android Auto. Nie lubię też tego stylu zegara. Kamera cofania włączy mi się automatycznie po wrzuceniu biegu wstecznego, a przedniej nie mam. Tu wstawiam ten oldschoolowy zegar, tutaj telefon i gotowe. Jak dla mnie to dużo, dużo lepiej wygląda i jest bardziej funkcjonalne. Teraz menu, ono jest bardzo proste i to bardzo dobrze. Jest radio DAB, muzyka, wideo z pendrive'a, Bluetooth, telefon i zdjęcia.
tu jest HDMI. My podłączyliśmy tutaj Miraboxa, a więc możemy zrobić zrzut ekranu bezprzewodowy, zrzut ekranu z telefonu na radio, ale można tu też podłączyć na przykład Mi Boxa i mieć Android TV, w tym na przykład Netflixa. Linki do wszystkich urządzeń są oczywiście w opisie tego filmu. AUX, wyłączenie wyświetlacza i tu są informacje z auta, jeśli mamy ten moduł CAN i ustawienia, do których zaraz wrócimy. Oczywiście najważniejsza opcja to Android Auto i CarPlay. Oba te interfejsy są realizowane na dziś przewodowo. Bezprzewodowy CarPlay ma być w radiach Alpine, które przyjadą do nas na dniach, więc zajrzyjcie na naszego Facebooka czy Instagrama. Tam się pochwalimy, jeśli będziemy mieli te jednostki. A tymczasem CarPlay, czyli interfejs dla posiadaczy iPhone'ów. Przede wszystkim są tu nawigacje, mapy od Google, Waze, Janosik, mapy Apple, Spotify, Tidal, audiobooki czy zestaw głośno mówiący. Dla telefonów z Androidem jest Android Auto i interfejs wygląda tu nieco inaczej, ale funkcjonalności są zasadniczo takie same. Szczególnie tutaj wygodnym jest na przykład wyszukiwanie głosowe w mapach. Teraz ustawienia. Przypominam, ważne, żeby przy podłączaniu radia ten przewód parking brake był podłączony do jakiejś masy, bo inaczej po prostu nie będziemy mogli wejść w tę opcję. Od razu mówimy, języka polskiego w tym radiu nie ma, ale od czego nas macie i nasze filmy, więc idziemy dalej. Radio FM, DAB i AUX to nic spektakularnego i o to nas nie pytacie. Pytacie natomiast przy prawie każdym radiu, czy można zmienić tło. Można. Są takie tła z zestawu, albo można ustawić własną tapetę na radiu. Jest dimmer, czyli przyciemnianie, co może być ważne na przykład w nocy. Tu mamy wyciszenie audio podczas cofania. Tu mamy ustawienia parametrów. Jeśli mamy ten dodatkowy moduł, który sczytuje skana, na przykład czujniki parkowania czy klimatyzację, ważna sprawa, na przykład klimatyzacji nie można regulować wtedy z poziomu radia. Tu też nie ma nic ciekawego. Teraz ustawienia kamer. Można na przykład ustawić tu linie parkingowe i dostosować je do Twojego zderzaka. Bardzo przydatna funkcja. Tu można ustawić, czy obraz z kamery tylnej ma być wyświetlany, gdy wrzucisz bieg wsteczny, ale kiedy ekran będzie wyłączony. Oczywiście obraz z kamery tylnej można też wywołać, że tak powiem, z palca, bez wrzucania biegu wstecznego, co może być ważne na przykład w kamperach. I wreszcie ustawienia dźwięku. Tu mamy opcję poprawy wyrazistości dźwięku, szczególnie jakby w zależności od tego, jaki mamy hałas na drodze, przynajmniej tak to reklamuje producent. Equalizer z gotowymi nastawami, regulacja głośności przód-tył, balans, czyli lewo-prawo, niskie tony, tony wysokie, subwoofer i odwrócenie fazy subwoofera. Jest i equalizer z indywidualnymi nastawami, no tutaj jak widać jest bez szaleństwa. Korekcja czasowa, kiedy głośniki znajdują się w różnych odległościach od słuchacza i jest tu też opcja przeliczenia tego opóźnienia czasu na centymetry. Tu jest kolejny filtr, tak zwana zwrotnica, czyli regulacja filtra górnoprzepustowego lub dolnoprzepustowego. Defit to wyłączenie w radiu wszystkich filtrów audio. Link do tego radia i kontakt do nas znajdziecie w opisie tego filmu, więc tam zajrzyjcie, jeśli chcecie mieć takie radio w swoim samochodzie. Tymczasem do następnego razu.